Witam Państwa, Celina Gołębiowska, Telewizja Chełm. 26 kwietnia obradował w Chełmie konwent przewodniczących zarządów miast i gmin województwa chełmskiego. Członkowie konwentu przyjęli wniosek o przystąpieniu do tworzonej krajowej reprezentacji gmin pod nazwą Krajowa Izba Gmin oraz wybrali swoich reprezentantów do izby. Prezydenta miasta Chełma Janusza Marka Pastusiaka i wójta gminy Krasnystaw Janusza Korczyńskiego. Następne spotkanie konwentu odbędzie się 10 maja bieżącego roku w Urzędzie Miasta Chełma. Jednodniowy pobyt w Lublinie 26 kwietnia bieżącego roku ministra Jana Krzysztofa Bieleckiego stał się okazją do spotkania poświęconego perspektywom rozwoju gospodarczego regionu wschodniego z udziałem wojewodów chełmskiego Leszka Burakowskiego oraz lubelskiego Adama Cichockiego. Minister potwierdził swoje starania o uzyskanie 17 milionów funtów na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie oraz podkreślił znaczenie obu województw w rozwoju kontaktów gospodarczych ze wschodem. Omówienie problemów związanych z procesem restrukturyzacji cementowni Chełm, jej zadłużeniem i zakończeniem inwestycji zakładu Chełm 3 było tematem wtorkowego spotkania w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Udział w nim wzięli wojewoda chełmski Leszek Burakowski, dyrektor cementowni Chełm Tadeusz Radzięciak oraz prezesi banków największych wierzycieli przedsiębiorstwa. 27 kwietnia bieżącego roku w Urzędzie Miasta Chełma miała miejsce uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych oraz nagród dla laureatów i ich opiekunów konkursu 600 lat nadania praw miejskich dla Chełma, przeprowadzonego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Chełma i okolic. W imieniu samorządu miasta Chełma gratulacje złożyli przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmie Zygmunt Gardziński oraz prezydent miasta Chełma Janusz Marek Pastusiak. W konkursie wzięło udział 60 uczniów z 19 szkół. Wojewódzki Szpital Zespolony w Chełmie wzbogacił się o nowe potrzebne urządzenie do badania serca o nazwie echokardiograf. Swoje oferty sprzedaży tego urządzenia zgłosiły trzy firmy: Aleco, Packard i Toshiba. Komisja przetargowa 23 kwietnia bieżącego roku wybrała ofertę firmy Toshiba, kierując się głównie korzystnymi warunkami płatności oraz wysoką jakością urządzenia. Wartość echokardiografu przekroczyła 2 miliardy złotych. Dziękuję. Iwona Ochera. Zapraszamy Państwa na cykl imprez i uroczystości organizowanych w ramach obchodów 202. rocznicy Konstytucji 3 maja. 30 kwietnia o godzinie 18 recital Wojciecha Młynarskiego, sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury. 1 maja o godzinie 10 otwarty turniej tenisa ziemnego, korty ulica Jagiellońska i mały konkurs recytatorski dzieci i młodzieży, sala lustrzana Wojewódzkiego Domu Kultury. O godzinie 15 muzyczna groteska, impreza dla dzieci, Dom Kultury Kolejarza. 2 maja o godzinie 10 otwarty turniej tenisa ziemnego, korty ulica Jagiellońska. O godzinie 14 festyn, stadion miejski, imprezy sportowo-rekreacyjne i imprezy kulturalne. O godzinie 14 rozpoczęcie festynu. O godzinie 14.15 występy zespołów Szybkowolna Kapela Szkolna, zespoły podwórkowe Gin z tonikiem i Cztery Pory Roku. O godzinie 14.30 trójmecz piłki nożnej, Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta, Policja Państwowa, Służba Zdrowia. Drugie Mistrzostwa Chełma w deskorolce, sprawnościowy tor przeszkód i sprawnościowy przejazd rowerem. O godzinie 16 pokaz walk karate. O godzinie 16.30 koncert zespołu muzycznego. Wystawy i imprezy towarzyszące. Wystawa pod nazwą O godność dla wszystkich. Wystawa pod nazwą AIDS i wystawa zwierząt domowych. O godzinie 16 festyn majowy w programie
otwarty turniej piłki siatkowej, gry i zabawy dla dzieci i zabawa ludowa z udziałem zespołów Zakładowego Domu Kultury Cementowni Chełm. O godzinie 18 Nie zginęła, występy zespołu Okrzowiacy ZSR Okrzów, sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury. 3 maja o godzinie 10.30 montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 1. Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, plac przed Bazyliką Najświętszej Marii Panny. O godzinie 11.00 uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, Bazylika Najświętszej Marii Panny. O godzinie 12.30 złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, plac Łuczkowskiego. O godzinie 15.45 piosenki sprzed lat, recital Piotra Szczepanika, Dom Kultury Kolejarza. O godzinie 16.00 finał ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego, Szkoła Podstawowa nr 6. Również o godzinie 16.00 turniej piłki nożnej z udziałem administracji państwowej, samorządowej, Straży Granicznej, sędziów piłkarskich o Puchar Prezesa OZPN, Stadion Miejski. O godzinie 18.00 program poetycko-muzyczny pod nazwą Wiwat 3 Maj, sala lustrzana Wojewódzkiego Domu Kultury w wykonaniu artystów scen warszawskich. A oto wystawy. Wystawa Romana Gruszeckiego z Korolówki, kawiarnia Wojewódzkiego Domu Kultury. Wystawa twórczości plastycznej dzieci i młodzieży KMPiK, wystawa pod nazwą Grafika w kręgu cerkwi prawosławnych i kościoła grecko-katolickiego w XVII-XVIII wieku, Kaplica Świętego Mikołaja, wystawa Alana Jadot Textructions, galeria Bez Drzwi, klub Kwadrat MOK, wystawa Alana Jadot Bibliomania, Muzeum Okręgowe, wystawa poplenerowa prac plastycznych Dom Kultury Kolejarza i wystawa fotograficzna pod nazwą Nasze Pasje, hol Dworca Głównego PKP. Zapraszamy. Kwietnia odbył się 12. Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Głównym organizatorem imprezy był Wojewódzki Dom Kultury w Chełmie. Impreza odbyła się dzięki przychylności sponsorów, którzy ufundowali nagrody laureatom. Pierwszą nagrodę otrzymały dwa zespoły – Zespół Śpiewaczy z Uchruska i Zespół Śpiewaczy z Okop. Fundatorami nagród byli senator Elżbieta Rysak z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Wojewódzki Dom Kultury. Tradycyjnie na przeglądzie wytypowano reprezentację województwa na 27. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Nasze województwo reprezentować będą zespół śpiewaczy z Sielca i śpiewaczka Regina Reddes Dubeczna. Mam zaszczyt przedstawić Państwu dzisiaj wybrane piosenki z dwóch programów. Baby Blues.
Na kontrabasie. Tadek Leśniak na akordeonie, fortepianie. Jacek Hornik, saksofon. I Piotr Królik, perkusja, lider. Zadowolona z ciszy do koncertu. Publiczność była wspaniała, ciepła. Takie przyjęcie właśnie potwierdza to, że warto robić to, co robię. Jeżeli mnie to sprawia przyjemność i przy okazji tym ludziom, to sądzę, że warto. Było mi dzisiaj bardzo przyjemnie. Mieszam się trochę. A jak pani zaczęła w ogóle swoją karierę? Nie ma jakiegoś jednego konkretnego punktu rozpoczęcia, bo tak ewoluowało sobie. Zaczynało się od... No właśnie, chodzi mi o imprezę, w której pani debiutowała pierwszy raz i jakieś konkretne miejsce. Chodzi o festiwal jakiś. Nie pamiętam już, kiedy to było. To było, zaczynało się od mniejszej publiczności, ale już to były występy dla mnie bardzo ważne, coraz większe. Ale za taki początek poważniejszej, no już tak zwanej właśnie kariery, uważam 89 rok wygranie Festiwalu Krakowskiego. Wtedy stwierdziliśmy z ówczesnym składem, że podoba się to tylu ludziom, że to stwarza to sens pisania takiej muzyki i wykonywania jej. A właśnie, kto pisze muzykę i teksty? W tej chwili teksty wszystkie pisze dziewczyna, która nazywa się Anna Zaraniecka. Jest również moją menadżerką od od samego początku, czyli od 1989 roku. A z muzyką jest różnie. Część na drugiej płycie byli to muzycy z zespołu, a teraz planujemy muzyków zupełnie spoza zespołu i może spoza tego nurtu, z którym jesteśmy kojarzeni, ale to będzie niespodzianka. Znaczy już szczyt, że nie zawiodę. Szczyt już może nie jest osiągnięty, czy jeszcze? Znaczy, dla mnie, mnie się w tej chwili spełniają marzenia, bo to ja robię tą muzykę i śpiewam ją z przekonaniem. Mnie się to naprawdę strasznie podoba i strasznie to kocham. I okazuje się, że z tym, co ja lubię, trafiłam w gusta publiczności i to jest to, o czym marzyłam, nie wiem czy... A może takie niedyskretne pytanie? Żeby to się tylko utrzymało jak najdłużej, że... Czy można się dowiedzieć takie pani skryte marzenie? To jest? Nie powiem. Oh,
Wśród wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na uwagę zasługuje zorganizowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Chełmie wystawa pod tytułem Janusz Korczak w sztuce, eksponująca prace plastyczne krakowskiego artysty Wincentego Świąteckiego. Obrazy symbole wystawione uprzednio w Muzeum Narodowym w Krakowie, poza wrażeniami estetycznymi, są jednocześnie, dzięki zamieszczonym komentarzom, doskonałym materiałem ilustrującym życie i osobowość starego doktora. O wyjątkowej głębi wystawionych eksponatów mogą świadczyć prace przedstawiające m.in. korczakowską inżynierię społeczną, ideę miłości bliźniego. Wystawę można oglądać od 28 kwietnia do 28 maja w godzinach od 8 do 18. W ubiegłym tygodniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Chełmie otwarta została wystawa prac Zbigniewa Rychlickiego. Autor przebywał i tworzył w Chełmie w 1987 roku, wzbudzając dużą sensację wśród młodych odbiorców ilustrowanych przez niego książek. Na otwarciu wystawy obecna była żona nieżyjącego już artysty, Hanna Rychlicka, wraz z synem Andrzejem. Mała Galeria Zachód przy ulicy Zachodniej 31 zaprasza Państwa do zwiedzania wystawy. Ośrodek Kultury zaprasza w każdy poniedziałek o godzinie 16 na eliminację do koncertu finałowego Mini Listy Przebojów, który odbędzie się 30 maja w Kumowej Dolinie. W dniu dzisiejszym mija termin składania zeznań podatkowych za rok 1992. Mówi dyrektor Izby Skarbowej w Chełmie pani Bogdana Kusiak. Są to bardzo trudne dni, które przeżywamy teraz, bo rzeczywiście bardzo dużo osób przychodzi do nas i rozlicza się z obowiązującego podatku od dochodów osobistych za 1992 rok. Przygotowywaliśmy się do tego przyjęcia wszystkich osób bardzo długo, i uważam, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby te osoby były załatwione w sposób kulturalny, spokojny. To znaczy w taki sposób, żebyśmy mogli okazać szacunek ludziom, którzy do nas przychodzą, składają zeznania po raz pierwszy i związane z tym kłopoty my rozumiemy i chcielibyśmy, żeby ludzie również zrozumieli nas. Że dla nas jest to również pierwszy raz, że my również nie bardzo orientowaliśmy się, jak bardzo duża grupa osób do nas przyjdzie rozliczyć się z tego podatku, ile osób pobierających różnego rodzaju dochody rozliczy się bezpośrednio ze swoimi zakładami pracy, a jaka pozostała grupa przyjdzie do nas. Ale przygotowaliśmy się w sposób maksymalnie
uważam, właściwy, taki, na jaki nas było stać w warunkach dzisiejszych, żeby wszystkich, którzy do nas przyjdą, obsłużyć w sposób, jak to już mówiłam, kulturalny i spokojny. Tak, żeby ludzie podenerwowani już koniecznością przyjścia do nas, nie denerwowali się jeszcze dodatkowo tym, że zostali niekulturalnie załatwieni, czy też w sposób jakiś nerwowy, niewłaściwy, czy niekompetentny załatwieni w urzędzie. Wykorzystaliśmy do tego wszystkie pomieszczenia, jakie możliwe było, były do wykorzystania i zarówno w Urzędzie Skarbowym, jak w Izbie Skarbowej. Możecie to Państwo zobaczyć, że stoliki z krzesłami ustawione są w korytarzach, w holach, w łączniku, w świetlicy, która była przeznaczona na narady. W tej chwili zawiesiliśmy wszelkiego typu narady czy szkolenia, bo świetlica jest przeznaczona na obsługę, właściwą obsługę interesantów. Zapewne nie wszystkich ludzi zadowolimy, nie wszyscy będą czuli się odpowiednio potraktowani, ale wynika to i z tego, że ludzie przychodzą do nas falami, w pewnym momencie jest troszeczkę wolniej i ci, którzy w tym momencie przyjdą do nas, mogą spokojniej, swobodniej porozmawiać z urzędnikiem, ale i zdarzają się napływy takie większej ilości osób, i wówczas już obsługa ta jest mniej komfortowa. W tej chwili przyjmują urzędy skarbowe zeznania, sprawdzając tylko takie sprawy podstawowe, czy formularz został w pełni wypełniony, czy został podpisany i czy zgadza się matematyczne wyliczenie podatku. Pozostałe wszystkie kwestie, czy to zeznanie zostało złożone w taki sposób, że obejmuje całość dochodów podatnika, to będziemy badać w ciągu kolejnych 3 lat. I wówczas podatnicy będą proszeni do urzędu, do osobistego rozliczenia się, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Najlepsze warunki, muszę powiedzieć, ma Urząd Skarbowy w Chełmie. Jest to największy urząd. Tutaj przyjdzie najwięcej ludzi, dlatego też Izba Skarbowa udostępniła bardzo wiele swoich pomieszczeń, żeby umożliwić właściwą obsługę. Podobnie dobre warunki obsługi interesantów są we Włodawie. Tam jest nowy budynek Urzędu Skarbowego, obszerny budynek, który pozwolił nam w tym roku jeszcze dobrze obsłużyć interesantów. Kłopoty mamy w Urzędzie Skarbowym w Krasnymstawie. Budynek jest ciasny, mało funkcjonalny. Był kupiony w takim okresie, kiedy mało interesantów do nas przychodziło, kiedy zatrudnienie w Urzędzie Skarbowym w Krasnymstawie było mniejsze i wówczas w tamtym okresie on był wystarczający. Zmiana uregulowań prawnych w podatkach spowodowała, że urząd ten jest zbyt mały i nie odpowiada warunkom, jakie trzeba by było stworzyć ludziom do właściwego obsłużenia ich przy przyjmowaniu zeznań podatku dochodowym od osób fizycznych. Też tam czynione jest wszystko to, co jest możliwe w takich warunkach, ale przyznaję, że jest tam najtrudniej pracować, najtrudniej jest właściwie obsłużyć ludzi. Mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie inżynier Wiesław Kawarski. Do wypowiedzi pani dyrektor Izby Skarbowej chciałem powiedzieć, poinformować jednocześnie wszystkich podatników, że w ostatnim tygodniu naszego urzędowania urząd czynny jest od 7.30 do 19.00, czyli pracujemy na 2 zmiany. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali na ostateczne rozliczenie. Przyjmują osoby kompetentne, wyznaczone do rozliczenia zarówno osób z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z rozliczeń osobistych i dodatkowych dochodów. Zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie Ryszard Kostecki.
Dlatego też zapraszamy wszystkich, którzy nie złożyli jeszcze zeznań rocznych, wszystkich tych, którzy podlegają powszechnemu obowiązkowi, czyli osoby fizyczne, do końca tego miesiąca, a emeryci i renciści do 15 maja.